trenerem, asystentem, ale razem z Damiancem. Yo, yo. He, ciekawe co będzie dalej. I tak? Już? Tak. Już rozmawiam? Jesteśmy już? I teraz... Ja będę tam? To jest Paweł. I tak ja sobie będę patrzeć później z drugiej strony. Tak, to też to tak działa. To jest YouTube, nie? To jest magia tego. Więc chciałem ci powiedzieć, że fajnie poprowadzony kurs. Dzięki, ale mam nadzieję, że jeszcze potrenujemy dzisiaj. Ja, ale najpierw trzeba coś zjeść. No tak. No i jedziemy sobie do Movement Areny. Zgadnijcie, z kim jadę. Ta-da-da-da-da! No. I tak ogólnie pomyślałem, że... No, czekaj, jechałeś już z Pawłem. Co? Jechałeś z Pawłem? Raz albo dwa jechałem z nim i powiem szczerze, dobrze prowadzi chodzę. To jest najgorsze, no. Myślisz sobie, jednak ty może lepszy jesteś gdzieś tam. Nie. No w każdym razie, dobra, jedziemy na trening, zobaczymy co to będzie. No i po kursie na Movement Arenie sobie latamy. Dopiero zacząłem nagrywać, bo w sumie jakoś wcześniej nie chciało mi się za bardzo tego robić. A tam w tle mamy jednego kolesia, który tańczy sobie. Siema. Siemanko, cześć piona. Cześć. Pokażesz tam coś ciekawego? Jasne, mogę sam to wszystko pokazać. Dawaj. Yeah, nice. Wyszło. No i tak Movement Arena się prezentuje. No to pozdrów swoją ekipę teraz. Pozdrawiam cały Kraków, Parkour Kraków, Victis Team, ogólnie wszystkich ludzi, którzy stawią w Krakowie. Super, pozdrawiam. Dzięki. No, a ja powoli wracam do treningu. Właśnie może z tym panem i z tym panem. Wybierz mnie. Wszystkie dinozaury dzisiaj skaczące. New Denver, ostatni dinozaur. Paweł ciągle myśli, że ja robię zdjęcie. A on to się nagrywa. Dobra wiadomość jest taka, że kurs siłą rzeczy wszyscy ukończyli, tak? Więc nie musicie tego robić przez 3 lata. Nawet jak nie zdaliście. No dobra wiadomość. Drodzy, to jest kurs, no i teraz... Teraz tak, te dokumenty, które otrzymaliście, wtedy zostanie! Brawo! Dziękuję bardzo. Jak widzicie, da się. No, dzięki. Dobrze. Mocnie. No i po kursie. Siedzę, czekam na tramwaj. Było fajnie. Naprawdę przyjemnie. Ale nie obyło się bez przygód. Powiem wam o nich troszeczkę później. Na ten moment muszę troszeczkę poczekać. Ogólnie podsumowując, wyjazd naprawdę się przydał. Mam certyfikaty, więc to może się przydać na przyszłość. Czuję się spełniony, bo dobrze mi poszedł egzamin. Miałem prawie chyba najlepszy wynik. Nie, byłem trzeci. No ale w każdym razie udało mi się zaliczyć. Także jej. Co więcej mogę powiedzieć? Niedługo dowiecie się, dlaczego robiłem też ten egzamin, po co on był tak naprawdę. Tymczasem chciałem też powiedzieć, że od nowego roku czeka was mała zmiana, właściwie nas, i mała niespodzianka. Wszystkiego dowiecie się na pewno już niedługo. A teraz może opowiem o tych przygodach. Więc jedną z przygód było to, że się zgubiłem, jadąc do kolegi, żeby się z nim zobaczyć. I zgubiłem się na tyle, że w pewnym momencie poprosiłem jednej z pań, które przechodziły sobie po prostu, żeby mi pokazała drogę, w jaki sposób mogę się dostać do miejsca docelowego, gdzie spałem. A spałem u Czapli, pozdrawiam serdecznie bardzo.
No, więc trochę przygód było. Tak samo z dotarciem na kurs, prawie się spóźniłem. Nic nie jadłem na głodomorra. Musiałem sobie radzić, ale udało się, więc naprawdę żałuję, że musiałem jechać, bo ta rodzinna atmosfera i wigilia, która teraz tam trwa, no to jest coś zupełnie niewyobrażalnego. Także dzięki, chłopaki, jeszcze raz za gościnę. Pozdrawiam was serdecznie, macham wam. A tymczasem zakończmy to. Może jeszcze spotkamy się w pociągu, żebym sobie mógł jeszcze chwilę pogadać, jakieś wnioski, podsumowania. A tymczasem czekam już na tramwaj. Zwijamy Mandżur w końcu na chatę. Także trzymanko!